Halo, halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku UFC, UFC i dzisiaj gramy Kaczorem Donaldem, Cowboyem, myślę, że, nie no, Cowboyem, nie Kaczorem Donaldem, szacunkiem, szacunkiem, on jest w porządku akurat. Dobra walka? Okej, okay. W sensie może życzy dobrej walki, chyba o to chodzi. No to lecimy, walka z Poirierem. Wygrywa na punkty, o nie. Ach, szkoda. No, nieźle, nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. Błąd, jaki błąd z mojej strony, ty. Obudź się, poczekajcie, poczekajcie, spokojnie, spokojnie. Podejdźmy do tego jeszcze raz. Gość chodzi prostymi. No to wiem co zrobić już. Uniki. O kurde, no ale jak ten wychodzi z bombą, to może być różnie. Okej. Nice. To zrobił nice. Jeszcze mnie trafił w ten sposób. Nieźle, nieźle. Nieźle. Nie no chłopie. No nie, 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 nie. Jak już chciałeś tu wejść, no to siedzimy. Po prostu następnym razem tu nie wchodź. Kolego. Kolego, dzwoniec. O kurde. Błąd. Duży błąd. Ładnie mnie trafił. Ej, jestem jakiś, ja jestem dzisiaj jakiś tutaj, znaczy ostatnio też byłem, ale... Tak naprawdę to nagrywam to wszystko w ten sam dzień, ale wy o tym nie wiecie. Znaczy teraz już niektórzy wiedzą, ci którzy nie skipują, ale... Dajcie znaka w komentarzach, ten kto nie skipuje do tego doszedł i usłyszał. Może zamiast po prostu całych walk będę ciął te materiały i najlepsze momenty wrzucał. Co myślicie? Ojoj. Dobra. Dobrze, Dustin. Dużo miałeś tutaj naprawdę do pokazania. Fajnie ci idzie. Posłałeś mnie na deski i to nie raz. Żółwik zbity. Jest ok. Donald wie jak to być znokautowanym. Matko jedyna. To są jakieś dramaty ludzkie tutaj, co się dzieje. Nie, to nie na miejscu. Nie na miejscu komentarz z mojej strony w obecnej sytuacji na świecie. Bardzo przepraszam. To co się dzieje, to nie jest dramat. Kurde, jakoś... Chyba się zaciąłem, jeśli chodzi o formę moją. Nie boję się, że przegram tę walkę. Czuję, że ją wygram mimo wszystko, ale gość naprawdę mi robi dużo szkód. Ja tak się cofam, tak, bo się zastanawiam, jak go zaatakować tutaj. On tam te proste to sobie może wyprowadzać. Nawet jak trochę dochodzi, to mnie jakoś nie boli bardzo, nie martwi. No, jakoś, kurde, ani movement mi nie wchodzi, ani timing, ani... Zasięgował też nie mogę wyczuć dobrze. No po prostu walczą słabo, słuchajcie.
No. A on najprostszymi właściwie sposobami. Totalnie najprostszymi. No jak to jest, że ja się daję tak obijać? Co ja robię? Poczekajcie. Ej no. Halo. Nie jestem jakimś idiotą, tak szczerze. Dobra. Bo już mnie zdżaźnił. Okej. No. Nerwowo się robi, prawda, kolego? Nerwowo się robi, ja wiem. Ja wiem. No niestety to jest MMA, a nie K1. O kurde. Fucking. No. Dobra. No, mimo wszystko, mimo że ja prezentuję żałosną postawę w tej walce, bo tak trzeba to nazwać, no to mam zamiar wygrać ten pojedynek. Mimo też, znaczy nie, to zwłaszcza dlatego mam zamiar wygrać ten pojedynek, zwłaszcza że, znaczy mimo że dostaję na łeb. O. Nieważne, dobra, bo się sam zaplątałem w swoich... Nie no. Okej. Mamy dosiad. Fuck. No, dobra. Mówiłem, że będzie git. Mówiłem, że będzie git. W końcu. Gość pewnie zezłościł się, bo wygrywał w stójce i tak dalej, no ale niestety. Ladies and gentlemen, referee Dan Mergliotta has called a stop to this contest at 1 minute 17 seconds of the third round. Declaring the winner. Zobaczmy. Jest zwycięstwo, kapelusz kowbojski. No nie ma patrzeć nawet co punktów tutaj. Jeszcze nie ma co nawet patrzeć punktów, ale no dobra, możemy zerknąć. Nie, no żenująca postawa z mojej strony. Ale takie walki też trzeba przepychać, no. No, porażka by była na punkty, wiadomo, ale takie walki też należy przepychać, też trzeba po prostu... nawet jak nie idzie, to trzeba dociągnąć do końca. Jak już jest się w teorii tym faworytem, którego wskazuje dana dywizja. No i niestety, no, czasem takie walki, jak widzicie, też się zdarzają. Teraz postaram się tutaj... na coś zdecydowanie lepszego. Kusi mnie ten Volkanovski. Jak on weźmie Holloway'a, to będzie dobrze. Albo tak zrobimy w ogóle. Ja lubię walczyć Joshem Emmettem. Naprawdę dobrze się czuję walcząc z Joshem Emmettem. Nie wiem tylko, czy gość zostanie i będzie dalej grał Holloway'em. Byłoby dobrze. Nie wiem, teraz będzie myślał 7 lat. Czy chce grać tym Holloway'em, czy on tym Holloway'em nie chce grać tym Holloway'em, czy jak to tak wygląda, czy to, czy tamto, sram to. O panie.
Jednak chcę. Jednak chcę. No to dobrze. To cieszy. To cieszy. No to dawaj tego Hallowaya tutaj. Która dywizja? 20. Ja pierdzielę. Dobra. No to nie da rady, no muszę wygrać. Jak chcę coś tutaj zdziałać więcej, to muszę wygrać. Nie ma innej możliwości. Hej, szacunek, kolego. Okej. Okay. Korz. Tylko kurde, gość jest kumaty, bo jest. A jest 20, więc jest kumata. Ja tym emetem. To mnie zasięgowo i szybkościowo zniszcz. Nie zbił żółwika, dobra, już mnie wkurzył. Już mnie serio wkurzył. Ja pierdzielę, dobra. O. Ale już kumam, o co chodzi z tym typem. I powiem wam, że on zaczął owszem z wysokiego C, z grubego. Nie wiem, z czego grubego. Tak szczerze. Ale jak najbardziej jestem w stanie go pokonać, już to widzę. Bo to jest gość. To jest gość, który może i jest w tej dywizji 20, ale on jest jak najbardziej do rozpykania. On będzie bazował na szybkości, na tym, żeby mnie zdominować w stójce. To będzie jego tutaj taktyka. O, ale mnie trafił. No i może mu się udać. Ja pierdolę. Jestem tragiczny. Ja tu coś gadam i tak dalej. Dostałem kopa na mordę. Dostałem takiego kopa na nos, że zrobił mi Voldemorta na twarzy. I ja coś próbuję tutaj mówić. Zamordował mnie w tym oktagonie jak młodego. Jak młodego. Sezonowy typ z 20. Mówię o sobie, nie? I wracam do 10 dywizji zaraz. Ja! Ty! No to, ale... Coś... Mam, bo mi mam zimne palce, mam nierozgrzane palce. Nie wiem. Nie podoba mi się to. Dobra, jeszcze jedno. Nie kończymy porażką. Nie może być tak, że znowu skończymy porażką. To już tak być nie może. Kogo wziąć? Customy. Patrzcie, jak ja mam. Sława ukrywycia, co chodzi. Dominator. No co no, nie wypowiadałem się na ten temat i tu też się nie wypowiem, bo po prostu trzeba wspierać, o tylko tak powiem, po prostu trzeba wspierać, a nie będę tutaj rzucał jakichś filmów i na wyświetlenia i tak dalej, no bo to wiadomo, mam nadzieję, że też wy jesteście kumaci i wspieracie, bo dzieje się bardzo źle i to jest mało powiedziane, to kompletnie nawet w połowie tego nie oddaję jak jest, więc... Masakra, po prostu masakra. No. Bądźcie dobrymi ludźmi. Dla innych i dla samych siebie. I naprawdę, warto. Wydaje mi się, że warto. Okej. Okay. Nigel Venick. Panie Nigel. Pan jest kickboxer, prawda? Nie no. Nie no, kończymy go w pierwszej rundzie, co? Żeby było tak efektownie. O kurde, to nieźle go skończyłem w pierwszej rundzie. Ty, ale te dropy tam się... No! No co ty? Ty! No, naprawdę, ci zawodnicy w ostatnim czasie to mnie zaskakują totalnie. No, dwa razy go przyblokowałem z tym wyprostowaniem. Dobra. Ojoj. Kurde, ty jak mnie kopnął, brzydko. Daj mi z tym kolanem. No.
No nie mogę tego przegrać, no przecież, no kurde, no gość jest z 11 dywizji, z całym szacunkiem, no ale ja nie mogę przegrywać takich walk. Ja kiedyś się męczyłem z czymś takim, no ale to już nie te czasy. Kiedyś, 2 miesiące temu. No. No też jest prawda, że on widzi mojego hada jakby, nie? I... No ale mimo wszystko. Mimo wszystko. No właśnie. Już nie róbmy sobie jaj. I kolana, 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 koniecznie kolana. Koniecznie kolana. No. No niestety. Ale czemu ty tego nie bronisz? To się da obronić przecież. Pod siatką. Przeciwnicy są niszczeni pod siatką. No. A! Nie trafiłem ani razu. Jest druga runda. I bądź tu mądry. I bądź tu mądry. Mało brakowało. No, tak, to prawda. To prawda, gościu. Wziąłem parterowca. Parteru tu w ogóle nie ma. Co się dzieje z tym gameplayem? No chwyć go za tą girę po prostu już. Dobra, już go nie wypuszczę. Już go po prostu nie mogę wypuścić. Pójdzie do góry. No wiadome to było, no gościu, no. Wszyscy z twojej dywizji chodzą do góry w takiej sytuacji. No nie, teraz... Teraz będą kłopoty. Teraz będą kłopoty, bo będziesz płacił... A, bo dobra, no spróbujmy. Anakonda. Okej. O. Ale jestem... Jezu. Jednak, uduszony. O, już myślałem, że mi się nie uda. Uduszony anakondą. Szacunek. Dobra walka. Zwycięsko, tutaj kończymy odcinek. To zawsze cieszy. No bo w końcu tutaj wbiłem w parter nim, nie? Jak od początku chciałem. Znaczy wziąłem typowo parterowca, a cała pierwsza runda w stójce właściwie, gdzie i tak byśmy mogli go skończyć w tej stójce. No ale i tak, nie, coś jest, trzeba ustabilizować formę, słuchajcie, bo naprawdę było już bardzo dobrze i nagle coś się zaczęło kasztanić i to kurde bardzo, więc... Więc tutaj trzeba będzie się zastanowić. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Na razie.